Witam serdecznie, 26 października 2020 roku. Trudna sytuacja w naszym mieście, podobnie jak we wszystkich miastach, nie tylko naszego regionu, ale również kraju. Koronawirus nie odpuszcza. To są już nie dziesiątki, ale setki osób zarażonych i setki osób, które są poddane kwarantannie. To niezbyt dobre informacje dla mieszkańców naszego miasta, ale w tej nienormalności staramy się zachować spokój. Prosimy Państwa, abyście dbali o to, żeby zachować dystans społeczny, aby stosować środki ochrony osobistej. My jako urzędnicy staramy się pracować normalnie. Obsługujemy wszystkich klientów oczywiście z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Podległe nam jednostki organizacyjne, czyli Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, czy takie instytucje jak Sieradzkie Centrum Kultury, czy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji działają w ramach uprawnień, które mają w związku z tym, że cała Polska od soboty stała się czerwoną strefą. Wyłączyliśmy pewien zakres działalności tych jednostek, ale na pełnych obrotach pracuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Tam Państwo możecie uzyskać pomoc, tam Państwo możecie zgłaszać swoje potrzeby. I tutaj szczególnie kieruję słowa moje do seniorów, do wszystkich tych, którzy takiej pomocy oczekują. Tam jest miejsce, do którego można zwrócić się i poprzez wolontariuszy, czy Straż Miejską, czy pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wszyscy ci, którzy czują się zagrożeni, którzy potrzebują pomocy, taką pomoc uzyskają. W dalszym ciągu prowadzimy zajęcia dla osób starszych, bo wiemy, jak ważne dla nich jest również i to zdrowie psychiczne. W dalszym ciągu wydajemy posiłki, wydajemy obiady z zachowaniem zasad bezpieczeństwa oraz otaczamy opieką wszystkich tych najbardziej potrzebujących. Mam nadzieję, że kolejne dni będą nam przynosiły dobre informacje, czego sobie i Państwu z całego serca życzę. Dbajmy o siebie, pamiętajmy o zasadach bezpieczeństwa, bo tylko w taki sposób możemy zatrzymać rosnącą falę koronawirusa.